Serwus, YouTube, dzień dobry, bardzo gorący, bardzo czy jej Steve, to kolejny odcinek na moim kanale i najserdeczniej witam was, którego 10 grudnia w piątek, także słuchajcie, w końcu weekendu początek. Z tej okazji możecie dać łapkę w górę, subskrypcja, jak widzicie, z tyłu jest świątecznie, jest świątecznie, mamy też i wszystko tutaj, patrzcie, o, czekajcie, tak wam pokażę, o, patrzcie, wszystko tutaj jest świątecznie, także na dniach zobaczycie, słuchajcie, na vlogmasa, jak to, słuchajcie, wszystko było strojone, także jutro zobaczycie zakupy świąteczne, a pojutrze jak ozdabiam, a dzisiaj zobaczycie również świąteczne zakupy, tylko troszeczkę w innym wydaniu, także koniecznie oglądajcie o godzinie 18:30 codziennie vlogmasy, no i wbijajcie też na mojego TikToka Milkacz przez 3A i uwaga! Serdecznie wam dziękuję za 190 tysięcy obserwujących na TikToku, za 3 miliony polubień oraz za prawie milion pod najnowszym TikTokiem, znaczy najnowszym, prawie najnowszym TikTokiem. Mama to pokaże, widzowie, zanim zaczniemy, ja to wam muszę pokazać, ponieważ mamy 937, patrzcie, nie wiem czy to widać, okej, ledwo co, bo się nie wyotrze, ale musicie mi zaufać w takim razie, że 937 tysięcy, także jeszcze 80 tysięcy i kurde, nie 60 tysięcy, 60 tysięcy, mamy pierwszy milion, także bardzo dziękuję, a my słuchajcie, bez zbędnego gadania, lecimy z dzisiejszym odcinkiem, także pamiętajcie o łapce, o subskrypcji, no i też wbijajcie na Instagram, ponieważ tam codziennie są relacje, no i też co jakiś czas zdjęcie, na przykład przedwczoraj było fajne zdjęcie, no i jutro chyba, albo pojutrze również dodam, także koniecznie wbijajcie, a my już, słuchajcie, przechodzimy do Minecrafta. Okej, słuchajcie, jesteśmy w Minecrafcie, jesteśmy w moim mieszkaniu, które musimy w ogóle w końcu zmienić na świąteczne, tak by się przydało. I czemu ja mam w ogóle, kurde, the fuck? Tak można? Co? Ja pierniczę, widzowie, ale to jest mocne. Ha! Yo, mamy na ulicę Nintendo i kurde, totem nieśmiertelności. Nie, no nie wierzę w to w ogóle, że tak można. Dobra, to robimy w takim razie to tak. Czekajcie, ja mam pomysł, zauważcie. Dobra, zarąbiście. O, chłopy. Dobra, jest dobrze. W każdym razie, moi kochani, najukochani widzowie, w dzisiejszym odcinku musimy się mocno zastanowić. Jakby razem z wami się zastanowimy i bardzo was proszę o pomoc dzisiaj, jak nigdy wcześniej, żebyście mi powiedzieli, co ja mam robić, ponieważ widzę, że tutaj dwóch mężczyzn na tym serwerze zabiega w zasadzie o moją sympatię. To się nie zdarza zbyt często i to jest bardzo dziwne. W każdym razie tak autentycznie jest. I mamy tutaj jeszcze psona Tosta, z którym ponoć byłam wcześniej w związku, oraz drugiego osobnika, czyli Dave'a Żabkę, który nie byłam wcześniej i po prostu się przyjaźniliśmy i tyle. Tylko, że tutaj następuje pewien problem, widzowie. Mianowicie taki, że i Tościk, i Żabka są przyjaciółmi. Ja nie chcę, żeby oni się, widzowie, o mnie pokłócili, więc jakby, no, są problemy, widzowie. Są duże problemy i tak, musimy to wszystko przeanalizować, więc ja sobie tutaj usiądę przy tym ognisku, bo troszeczkę zimno mi w stópki. Mamy tak. Dave napisał dla mnie wiersz, jak widzicie, jak widzieliście. Spiął się bardzo o to Tościk i nie wiem, czy on będzie to jakoś wyjaśniać z Dave'em, czy nie. Ostatnio też byliśmy w Dave'a i szukaliśmy czegoś i słuchajcie, może tutaj u Tościka tym razem zrobimy malutkie przeszukanie, to by w sumie miało sens. Tu ma jakąś w ogóle skrzynkę, ja to mogę zobaczyć, nic tutaj nie ma. I tu ma, kurde, to mnie interesuje. To mnie strasznie interesuje, co tam jest. I kurde, no nie mam pojęcia, jaki może być kod tutaj, nie wiem. 29.09.01, to jest chyba data jego rodzin, albo nie, nie mam pojęcia. Dobra, jak nie, no to w takim razie 12.07 też nie działa, okej. To 27.04 również nie. Nie, no widzowie, nie mam pojęcia, jaka tutaj może być data. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, wiecie co? Nie wiem, piszcie mi komentarze, ponieważ wy pewnie wiecie, widzowie, wy na pewno wiecie, także powiedzcie mi, co tam jest, albo co jest za tymi drzwiami, jaki jest kurde kod do tych drzwi, ponieważ to jest w sumie całkiem ciekawe i to jest dziwne, bo pierwsze to jest magazyn, szczerze powiedziawszy. I tak, tutaj mamy też, słuchajcie, jakieś, jak to się nazywa, no, skrzyneczki, także ja sobie pooglądam, a tutaj nie ma nic, tutaj jest telewizor, ale ja nie będę puszczać, ponieważ to nie można puszczać tego programu. Tutaj coś jest, tutaj nie ma nic w sumie. Okej. Okay. Dobra, tu w ogóle mam Ender Chesta i mogę sobie tutaj coś dać. Czemu mam tutaj takie rzeczy? Dobra, ja tutaj dam wszystkie najlepsze, jakie mam. Nóż oczywiście zostawię. Podradnik i mikstury to sobie zostawię, to też. O nie, dobra, ciastka sobie zostawimy akurat, bo ciastka się mogą przydać. Totem nieśmiertelności wywalamy. Okej, okay, i mamy wszystko. Dobra, w każdym razie tak. Tu można w ogóle się patrzeć na gwiazdy. W każdym razie tak, wiecie co jest jeszcze jedną interesującą rzeczą? Jeszcze interesująca rzecz jest to akwarium, bo to też jest mega dziwne, ale to możecie mi pisać, dlaczego to powstało. I tak, tak jak mówię, wracając do tematu. Nie chcę, żeby oni się pokłócili przypadkowo, bo to byłoby bardzo not cool według mnie. I musimy coś z tym
faktem widzowie zrobić. Ale jeszcze nie wiem co, więc nie wiem. No jeżeli macie jakiekolwiek pomysły na to, to weźcie mi dajcie znać. W ogóle są jakieś prezenty z tego co widzę, ale tutaj mi ich nic nie ma. To zostaje to jak było. Nie no, dajwa nic nie będzie, już tutaj byliśmy, więc bez sensu chcecie tutaj raz jeszcze pójść. A może Bzyku coś będzie miał? Ej, w sumie wydaje mi się, jest Bzyku, nie ma Bzyka kurde na serwerze, ale gdyby był, to co by było, możemy z nim porozmawiać w sumie. Ja myślę, że to jest dobry pomysł, pogadać z Bzykiem, bo on w sumie, nie wiem, on jest taki chyba bezstronny, że tak powiem, wiecie o co chodzi, ej, to nie tutaj. Taki bezstronny, więc wydaje mi się, że to byłaby najlepsza opcja, czy tutaj coś się zmieniło, to się nie zmieniło, tak tylko sprawdzam, wiecie o co chodzi, nie, w razie czego jakby ktoś tutaj coś zrobił. Znaczy, on jest taki bezstronny, wydaje mi się, i z nim byłoby najlepiej porozmawiać, także mam nadzieję, że nam się to uda. Możemy napisać do niego jakąś książkę, czy liścik, tylko nie wiem, kurde, nie ma żadnych tabliczek, ani nic przy sobie. Ja na ogół jestem najbiedniejszym tutaj człowiekiem, tak mi się wydaje. I chyba wypadałoby w końcu zacząć, kurde, zbierać jakieś itemy i dom sobie zbudować, ponieważ to też jest spoko. I wiecie co? Wydaje mi się, że możemy zrobić live'a, słuchajcie, jakoś na dniach. Może jutro będzie live stream, jak będziemy budować dom, albo pojutrze. Zobaczymy, słuchajcie, czy uda mi się wygospodarować dla was te 2 godzinki. Byłoby w sumie całkiem fajnie, bo, no nie wiem, dawno live'a nie robiłam, także postaram się. Okej, tutaj mamy jakąś książkę. Oj, ona jest pusta, idealnie, widzowie. Idealnie, więc tak, lecimy w takim razie do Bzyka, żeby mu napisać, słuchajcie, jakąś wiadomość, że chcemy z nim porozmawiać i fajnie byłoby, gdyby się z nami mówił na jakieś spotkanie. Także, słuchajcie, napiszemy mu. Hejka, tu Milki. O nie, nie umiem pisać. Tu Milki. Spotkajmy się w któryś dzień, jak będziesz miał trochę czasu, bo muszę z tobą porozmawiać. Okej. Okay. Wiecie, co jest najgorsze? Że jakby problem jest taki, że ja uciekam z jego szpitala. Ale spoko, wiecie co? Najwyżej to jest jego drugi alter ego, to nie jest doktor, może jakoś to ogarnie, nie wiem, jakoś coś się ugra. Nie martwmy się tym na razie, Martwmy się tym, że musimy serio jakby powstrzymać to, no ja po prostu nie chcę, żeby tutaj była jakaś spina, wiecie o co chodzi. Także mam nadzieję, że uda nam się tego uniknąć pewnie się zapytacie, co dalej, nie? W sensie jakby już były takie pytania, no czy wrócę do siebie ze Szczypconem, czy będę z Dave'em i tak dalej. Widzowie, ja tych ziomeczków znam, wiecie, w moim czasie, w moim rozumieniu i w mojej głowie jakiś, nie wiem, miesiąc. Więc po miesięcznej znajomości nic takiego nie będzie. Oczywiście, no przyznam, że Tościk, no, jest cute, to jest prawda. Dave jest bardzo śmieszny i zabawny, ale no, widzowie, no, to na razie tyle, co mogę sobie powiedzieć na ten temat, więc nie męczcie mnie już o to, bardzo was proszę, bo, no, na razie musicie, wiecie, przystopować, ja muszę zobaczyć, co się dzieje. No i też jakby, no, nie wiem, wiecie do końca, jaka jest prawda. Ja bym chciała najchętniej, najbardziej na świecie, to ja bym chciała, żeby mi pamięć wróciła. Bo jeżeli mi wróci pamięć, dla mnie to będzie wszystko jasne już i zrozumiałe. A tak jak ja nie jestem do końca pewna, wiecie, jaka jest prawda, no to dosyć ciężko, słuchajcie, z tym wszystkim. Także mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Ja, słuchajcie, już powoli będę chyba się z wami żegnać, ponieważ muszę, no, w końcu przystawić jakoś świąteczne moje mieszkanie, słuchajcie, przydałoby się, także może na dniach to zrobimy. Wydaje mi się, że to byłoby bardzo fajne, także może poproszę któregoś z chłopaków o pomoc. Też byłoby bardzo miło, jakby mi pomogli, bo sama nie dam rady, albo w ogóle muszę nam się zbudować dom. Dobra, może jutro zrobię live'a rano i jak zrobię live'a, to wtedy zbudujemy dom i wtedy, słuchajcie, przystroimy go. Także taki jest plan. Ja kończę odcinek, bardzo wam dziękuję za to, że byliście do końca. Widzimy się dzisiaj o godzinie 18:30 na Vlogmasie, o godzinie 15:30 jutro na odcinku z Minecrafta, także zapraszam najserdeczniej i na moim Instagramie dam wam znać, czy będzie live stream, czy nie będzie live streamu, także koniecznie obserwujcie. Do zobaczenia, widzimy się później, pa, pa, kocham was mocno i życzę wam miłego weekendu. Cześć!